Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań mieszkańców o budowę ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Generała Okulickiego. Tak jak we wstępie to powiedziałem, temat jest trudny. Powstała mapa akustyczna miasta Krakowa, która pokazuje to miejsce jako uciążliwe dla mieszkańców, aczkolwiek lista miejsc uciążliwych dla mieszkańców w Krakowie jest długa i niestety przynajmniej na dzień dzisiejszy w realizacji tego nie ma ZIKI. Z tego co ja się dowiedziałem. Chyba, że się pojawią jakieś dodatkowe jakieś informacje na temat nowych inwestycji, które tam mogą się w tym rejonie odbywać. Mówimy o poszerzeniu ulicy Okulickiego i budowie tego odcinka S7. Tam mogą być inwestycje około budżetowe może, które będą próbowały w jakiś tam sposób ten temat rozwiązać. Pan radny Kamil Bartosik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, takie pytanie akurat odnośnie tego projektu tej uchwały. Czy mógł Pan wskazać na stronie, na internecie, w którym miejscu ma być to budowane, te ekrany akustyczne? A drugie moje pytanie, bo ma być tam właśnie remont tego. Czy to akurat nie będzie zbyt pochopna nasza decyzja podjęcia uchwały takiej o tych ekranach akustycznych, jak akurat ta droga będzie remontowana, będzie potem będzie przebudowana? I jakie to jest tak samo rząd wielkości jest pieniędzy na to przeznaczone, mniej więcej? Inaczej. To trzeba wrócić od początku, że ta uchwała jest tylko uchwałą intencyjną. Ona nie jest wiążącą finansową. My pokazujemy, że dla nas również jest to ważny temat. Odpowiedzi w tym temacie żeśmy dostawali już wielokrotnie, że jest to gdzieś tam zapisane jako temat uciążliwy. Były spotkania z mieszkańcami. W jakim rejonie, jeżeli mówimy o rejonie, który już pokażę może. To jest to na wysokości bloków od 19 do 21, 23, przepraszam. Kalinowe. Mapa. Tu zaraz pokażę. W ogóle ulica Okulickiego jest ulicą bardzo uciążliwą dla mieszkańców. Kalinowe tylko nam się nie w Kraków pokazał. To jest ten odcinek tutaj. Przynajmniej ci mieszkańcy tutaj, osiedle Kombatantów z jednej strony, osiedle Kalinowe z drugiej. I tu jest tak naprawdę od bardzo długiego czasu wnioskowane, żeby w tym rejonie ustawić ekrany akustyczne. Z naszej strony ostatnio były takie rozmowy w sprawie robienia tak zwanego zielonego ekranu, czyli dosadzania tam drzew. Tutaj jak rozmawiałem z inspektorem oddzieleni, nawet nie drzew, bo drzewa mają pewnego rodzaju konary wyżej, a to co jest uciążliwe to jest poniżej, prawda? Żebyśmy teraz już sadzili tam krzewy, które by ewentualnie stanowiły ten zielony ekran. I to prawdopodobnie w tym roku jest szansa, że posadzimy tam ileś tam tych krzewów, które by już rosły. A odnośnie kwoty, to tak powiedziałem na wstępie. Proszę bardzo, pan radny Łuczkowski. Oczywiście ja tutaj się zgadzam z tym, żeby powstał taki ekran akustyczny. No, rzeczą jasną jest, że nie przed remontem, bo to wiadoma sprawa. To jest oczywiste. To też nie przed remontem, jasne, że tak. Natomiast, proszę państwa, ja tam często chodzę tam chodzę z Woflanda. I proszę Państwa, rzeczywiście tam jest bardzo głośno. Naprawdę ludzie tam czekają, ja wiem, bo rozmawiałem z niektórymi tam, mam kilku kolegów na Kalinowie, którzy mieszkają i rzeczywiście mówią, że to jest bardzo uciążliwe. Tam nawet w nocy jeżdżą tiry. Nawet w nocy, proszę Państwa, się tuką. Także to naprawdę jest to potrzebne tam, te parę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Jarosz. Ja mam pytanie, bo ta ulica jest zgraniczna między naszą dzielnicą 16 a 18. 15, przepraszam. No, radni mogą mieć wątpliwości. Ale jakie pan ma pytania? No właśnie, co możemy podejmować? Czy stawiamy my? Ale my nic nie stawiamy, my tylko wnioskujemy. Przecież uchwała intencyjna. Panie radny, jeszcze jedna rzecz. Zakres robót, jakie trzeba wykonać, żeby. Czy zakres nawet finansowy, takiego przekracza budżet dzielnicy wielokrotnie. Stawianie ekranów to są
nie setki, tylko nawet miliony. Mówimy o jeszcze wysokich, podejrzewam, bo tam są wysokie bloki, to podejrzewam, że nawet 12-metrowe ekrany, to cały budżet dzielnicy jakby poszedł na to, to nawet nie wiem, czy by jakąś część tam. Także to jest w ogóle nie zakres w ogóle dzielnicowego zakresu zadań. I dodatkowo, tak jak powiedziałem, że to będzie się wiązało przede wszystkim z tym, żeby w jakimś stopniu nadać temu bieg, że ten element jest uciążliwy dla mieszkańców, żeby te rzeczy, które się dzieją przy projektowaniu, poszerzeniu tej drogi ewentualnie Okulickiego, czy budowaniu tej trasy S7, czy skrzyżowania, no żeby to też wziąć pod uwagę. Ja myślę, że tutaj tylko mieszkańcy obu dzielnic by nam podziękowali, jeśli rzeczywiście byśmy się coś przyczynili do tego, że powstało. Ja bym się nie bał, czy to jest nasza kompetencja, czy nie. Myślę, że to jest, wchodzi w zakres. Dziękuję. Może warto porozumieć się. Ale porozumienie, ja już, widzi pan, porozumiałem z panem przewodniczącym Serafinem, już się porozumiałem, tak samo jak z panem Morycem się też porozumiałem, ale mimo wszystko, wie pan, że to nie zawsze to samo znaczy. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, czyli jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie poparcia starań mieszkańców o budowę ekranów akustycznych wzdłuż ulicy generała Okulickiego.